Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na ulicy Elizy Orzeszkowej. Tutaj trwa remont. Poprawia się tutaj jedna wierzchnia. Dzień dobry, panie inżynierze. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co tu się dzieje na tej ulicy? Nie chcą mówić. No trudno jest, przejechać nie można, jest zablokowane. Tutaj mieszkańcy okolicznych domów i nie mają dojazdu. Tu jest plac zabaw dla dzieci. No i osiedla domków jednorodzinnych. A roboty budowlane trwają. Pewnie będzie ładnie, jak już to zrobią i będzie można przyjeżdżać. Aktualnie to trudno. Tutaj stary dom stoi, okna powybijane. No śmieci też powysypywane, bałagan. Jak widać, bałagan, a tutaj jest dom, który prawda powoduje, no, chyba do rozbiórki, Elizy Orzeszkowej 17, tu jak widać taki dom. Tutaj robotnicy pracują. To jest jakiś warsztat w okolicy, a tam wieża nadawcza. No tak to wygląda. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński dla was z ulicy Elizy Orzeszkowej. No tak wygląda tutaj dzisiaj. Mamy, no dzisiaj mamy, proszę państwa, już 5 września. No jutro o godzinie 17 chciałem powiedzieć, też będzie sprawa, spotkanie z mieszkańców, z firmą, która będzie robić remont i już robi tam w zasadzie ulicy Stryjewskiego i Centrum Stogów i tam będzie wymiana torowiska. No czekają nas też perturbacje. Już w tej chwili są problemy z ruchem, bo tak poznakowali te wszystkie miejsca, że przejechać nie można. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński.